Witam w kolejnym filmie. Przypominam, opcja pełny ekran. Wszelkie namiary na mnie, jeżeli chodzi o maila czy Instagram, przeważnie są w komentarzu bądź jako fragment opisu. Jeżeli nie pod tym filmem, to raczej przy którymś jakimś takim właśnie sąsiadującym powinno się coś takiego namierzyć. Przychodzę dzisiaj z perfumami dnia oraz makijażem dnia. Użyłam m.in. błysków z paletki Balonuva z Glam Shopu. To jest paletka, którą ja, że tak powiem, rozwaliłam, powybierałam cienie, pozostawiałam cienie, które mnie interesowały, resztę się pozbyłam. I właśnie połyskuję na górnej powierzchni bańka w kąciku, ten taki pastelowo-żółty. Natomiast maty użyłam z paletki, którą trafiłam w TK Maxx jakiś czas temu i zaczęłam ją dosyć niedawno używać. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tymi matami, są niesamowicie napigmentowane, praca z nimi jest super, super, się rozcierają, bardzo intensywny kolor, identyczny jak w palecie. Kompletnie się nie osypują, także nawet przy takich ciemnych kolorach, także jestem zadowolona, to jest taki powiedzmy burgund. Na ile widać, dopasowane tutaj do ubrania. Jeżeli chodzi w ogóle o perfumy dnia, ja teraz jak widać nagrywam, pewnie trochę widać w tle, na tle mojej szefy perfumowej i zaraz sobie spauzuję, wybiorę zapach, który użyję zaraz na wejście i go przedstawię też w postaci flakonika, także też może podobno pod serię raz, dwa, trzy flakonik, flakoniki. Przypominam, to seria, w której jest flakonik, które jest omówienie zapachu. Raz, dwa, trzy, czyli albo jeden, dwa, albo trzy flakoniki, powiedzmy taka loteria. Ale właśnie omówienie zapachu, które mam w postaci flakonu, dlatego że mam około, powiedzmy teraz, pi razy za oko 500 flakonów, ale mam też ogrom różnych odlewek, próbek, niepróbek, samplerków, także jest tego bardzo, bardzo dużo. To są tysiące zapachów. Tak trochę puszczę, zaczynam wybieranie z szafy perfumowej. W ogóle trochę pokażę może takich flakoników, które ulokowałam w szafie, o których chyba jeszcze nie wspominam. Tutaj mamy taki mało znany, chyba nie ma nawet, nie odszukałam na Fragrantice. Zapach, który ma w sobie taką trochę szarlotkowość, korzenność, jest to Supreme Gold Autobiography. I powiem szczerze, taki jesienny klimat, jeszcze jest dosyć chłodno, dosyć taki właśnie drzewno-korzenno-szarlotkowy. Bardzo dobre parametry i w ogóle powiem jeszcze tak, że Fragrantikę staram się ostatnio, że tak powiem, uzupełniać, trochę pododawać te flakony, które mam, które się tam przewijały, tak żeby była w miarę aktualna, ale widzę, że na razie jest mi trochę to ciężko, jeszcze wszystkie flakony tam postawić po namierzeń, których tam w ogóle nie ma, a i też właśnie czasami jak po czasie to robię, to po prostu nie do końca jeszcze pamiętam, co jeszcze zostało nabyte, tego tam po prostu nie uwzględniono, znaczy w sensie ja tego nie dopisałam do mojej tak zwanej perfumowej garderoby. Gadam tak strasznie szybko, mogę się plątać, bo chcę jak najwięcej informacji zawrzeć, a widzę, że mam 3 minuty, 2 sekundy nagrywania. Również chyba tego irysa z kadzidłem nie pokazywałam. Jest to Lorquest, marka w Quality na przykład i to jest ten zapach Sans Asakusa, chyba tak to się wymawia.